Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, mówiliśmy wczoraj bardzo dużo o tym, jak bardzo Matka Boża chce być w codzienności z nami. Tak bardzo zwyczajnie, ale jednocześnie z całą mocą Boga, aby to, co zwyczajne, było nadzwyczajne w naszym życiu. Dlatego, że chrześcijaństwo to nie jest zwyczajne życie. To jest życie z minuty na minutę, z godziny na godzinę w nadzwyczajny sposób. Bo kiedy całą sferę ponadnaturalną sprowadzam na ziemię nieustannie, to już nie jest normalne, zwyczajne życie. Każdy szczegół tego życia jest w ponadnaturalnej przestrzeni. Kiedy Maryja przychodzi do Ciebie, kiedy aniołowie przychodzą do Ciebie, kiedy święci przychodzą do Ciebie, kiedy jednoczysz się z Bogiem na modlitwie, kontemplując Jego obecność w Tobie, na Tobie, obok Ciebie, to już nie jest zwyczajne życie. Wtedy rzeczywiście dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Pamiętacie Piotra? On był zwyczajnym kolesiem, który mówił, że bardzo kocha Boga. Mówił, że za Jezusa odda swoje życie. Choćby wszyscy zostawili Ciebie, ja Ciebie nie zostawię. Kiedy przyszła próba krzyża, wyparł się Jezusa, swojego Boga, przed zwykłą służącą. 50 lat później, co ja gadam, 50 dni później, ten sam Piotr po zesłaniu Ducha Świętego został tak przetransformowany przez Bożą obecność, że nawet jego cień uzdrawiał. Kiedy Piotr szedł do świątyni, ludzie ustawiali po dwóch stronach chorych, żeby chociaż cień Piotra padł na nich, a ci byli uzdrawiani. Kiedy święty Paweł po tym dramatycznym upadku, nieraz Bóg naprawdę potrzebuje, to też jest miłosierdzie, kogoś zwalić z konia, żeby zarył o ziemię. Bo jest tak pyszny, tak dumny, tak zarozumiały, tak wszystko wie najlepiej, że czasami trzeba go zwalić na ziemię, żeby tak zarył, że przez 3 dni będzie pobijany, niewidomy, będzie musiał być prowadzony przez innych, jak takie dziecko bezbronne, bezsilne zupełnie. I wtedy dopiero można zacząć budować normalną, piękną relację z Bogiem. Wielu z nas doświadcza tego, że być może najbliżsi, może ci, o których walczymy, nie chcą nic mieć wspólnego z Bogiem. Są bardzo zarozumiali, dumni. I kiedy my zaczynamy się za nich modlić, to czasami wydaje się, że jest jeszcze gorzej w ich życiu. Że zamiast pomagać, to robimy gorszą robotę. Bardzo dobrze. To znaczy, że ta modlitwa jest skuteczna. Wręcz trzeba tylko ufać Bogu. Bóg najlepiej zna kogoś. I zawsze jest tak, że Jego wszechmoc, kiedy zbliża się do człowieka, to będzie osłabiać jego ludzką siłę. Im bardziej bliżej Bóg będzie danego człowieka, tym bardziej ten człowiek będzie słabszy. Słabszy, czyli tak naprawdę dojdzie do momentu, w którym będzie już naprawdę tylko jedno. Poprosić z całą pokorą Boga o pomoc. Póki jeszcze ja jakoś kontroluję swoje życie, póki jeszcze sobie jakoś daję radę z sobą, nie jest jeszcze tak źle, jakby mogło być, to jeszcze sam sobie wystarczam ze wszystkim i nie potrzebuję Boga do niczego. Ale czasami naprawdę tak blisko Bóg jest człowieka, że wszystko mu się wali. Wszystko dokładnie. To nie znaczy, że Boga tam nie ma naprawdę. Znaczy, że Bóg jest tak blisko, jeśli modlimy się o kogoś, że po prostu wszystkie karty mu się, wszystkie domki, wszystko, na czym budował swoje zabezpieczenia, wszystko mu się wali. I to jest wielkie Boże miłosierdzie. Wielkie Boże miłosierdzie. I dopiero z tej pokory, kiedy człowiek widzi, że już nie ma nic do stracenia, zostało już tylko jedno, prosić Boga o pomoc, Bóg zaczyna odbudowywać wszystko. Dlatego jak walczycie o swoich bliskich, o swoje dzieci, o tych, którzy nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego i im więcej się modlicie, tym więcej widzicie, że oni jeszcze bardziej się nastawiają agresywnie do Boga, bardzo dobrze. Trwajcie w pokoju serca. Róbcie to dalej, a zobaczycie nieprawdopodobne zmiany. Jeśli Bóg dopuszcza, że ktoś bardzo długo opiera się Jego łasce, to bardzo często jest tak, że chce doprowadzić go do wielkiej świętości. Święta Monika modliła się 33 lata
za swojego niewierzącego rozpustnika Augustyna, hedonistę, który tylko zaspokajał swoje zmysły i miał gdzieś wszystko i wszystkich. 33 lata modlitwy. A potem po nawróceniu został jednym z największych świętych w Kościele. Doktorem Kościoła. Nic się nie bój, jak ważny jest pokój serca i zaufanie. Bez histeryzowania. Pokój serca. Całkowite zaufanie Matce Bożej. Ona wie, kiedy i jak nawrócić tych, o których się modlisz. Maria jest bardzo zwyczajna, ale jest jednocześnie nadzwyczajnie w naszym życiu. Ona chce być w naszej codzienności, ale też chce być jako naprawdę królowa. I kochani, bardzo wiele mamy takich sytuacji, w których możemy czuć się onieśmieleni. A tu nie chodzi o to, żeby czuć się onieśmielonym w relacji z Maryją. Tu chodzi o to, żeby zobaczyć jej pokorę. Wiecie, mówiłem wczoraj o tym, że kiedy widząca z Medjugorje opowiada, kiedy Maria do niej przychodzi, to ona ma wrażenie, że ona jest królową wszechświata, a Maria jest ją. Taka pokora. Podobnie w Guadalupe, nie wiem, czy pamiętacie, Juan Diego, Indianin, którym objawiła się Matka Boża, totalny analfabeta, facet bez zębów, taki, wiecie, jakbyśmy mijali na ulicy tych bezdomnych, takich to lekceważony, ostatni ze swojego plemienia. Matka Boża, kiedy objawia się jemu, objawia się jako księżniczka aztecka. Wygląda prześlicznie. A do niego zwraca się słowami: mój najdroższy i najmłodszy synu. I prosi go o spełnienie kilku próśb. Mój najdroższy i najmłodszy synu. Co jest w tym dziwnego? Otóż tak Aztekowie zwracali się tylko do najwyższych swoich królów. Z najwyższym szacunkiem. Jeśli ktoś chciał oddać najwyższy szacunek królowi, zwracał się do niego: mój najmłodszy i najdroższy synu. Matka Boża, która patrzy na tego Indianina, widzi w nim króla. Ma tak wielki szacunek, bo widzi w nim kogoś nadzwyczajnego w swojej godności i wartości jako syn króla wszechświata. Jak bardzo musimy uczyć się takiego patrzenia na ludzi, którzy mają tak wielką godność i wartość w oczach Bożych. Szczególnie kiedy mijamy takich ludzi na ulicy, jakichś bezdomnych, pijaków, ludzi, którym się kompletnie wszystko porozwalało w życiu. Może mieszkają gdzieś w jakichś schroniskach, gdzieś na ulicy, w śmietnikach. Może masz męża, który pije na przykład. Albo masz kogoś, kto strasznie pogubił się w życiu i patrzysz na niego z obrzydzeniem nieraz, z odrzuceniem, z pogardą. Nie możesz tak. Bo wtedy twoje modlitwy wszystkie są pod wielkim znakiem zapytania, czy Bóg je słucha. Jeśli za kogoś się modlisz, to bezwzględnie musisz widzieć pod całą tą przykrywką tego wszystkiego, co jest takim ludzkim osądem, zobaczyć w tym kimś syna, córkę Boga z najwyższą wartością i godnością, jaką nosi w sobie. I z takim szacunkiem podchodzić do człowieka, który w śmietniku szuka sobie coś do zjedzenia, jakbyś podchodził do prezydenta Stanów Zjednoczonych. I kiedy Bóg widzi, jak traktujesz najmniejszego, a jest w najmniejszym, cokolwiek nie uczyniliście najmniejszemu, mnieście uczynili, wysłucha każdą twoją prośbę. Każda twoja modlitwa będzie wysłuchana. My Polacy mamy z tym problem. Na zewnątrz się uśmiechamy, ale wewnątrz osądzamy wszystkich. Traktujemy wielu z ludzi z zawiścią, z potępieniem, z krytyką. Obmawiamy, plotkujemy, oczerniamy. To nie jest dobre. To musimy zmienić w sobie, naprawdę. Do każdego z najwyższym szacunkiem.
Dzisiaj wspominamy Matkę Boską Bolesną, stojącą pod krzyżem. Zobaczcie, ona jest do końca ze swoim synem. Kiedy ludzie są wykorzystywani przez diabła, żeby ciebie zniszczyć, często bardzo nieświadomie, nie wiedzą, co robią. Czasami wydaje się, że robią to w dobrej wierze, krzyżując ciebie. Dlatego Jezus mówi do Ojca: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdyby wiedzieli, nigdy by nie ukrzyżowali Pana chwały. Ona jest do końca. Stoi pod krzyżem. Zobacz, Jezus, wisząc na krzyżu, otwiera swoje oczy, patrząc na Maryję. Nie patrzy na ten cały tłum. Otwiera swoje oczy i patrzy na Maryję. To jest bardzo ważne, aby w bólu, w cierpieniu, który przeżywasz, otwierać oczy, patrząc na Maryję. Matka Boska Bolesna obecnie bardzo, bardzo cierpi. Na całym świecie, w różnych ikonach, obrazach, wylewa krwawe łzy. Pamiętam, jak jedna z mistyczek opowiadała o tym, że kiedy Matka Boża patrzy na grzechy ludzi, to płacze, ale płacze też z wielką godnością. Stojąc pod krzyżem swojego syna i z tymi wszystkimi grzesznikami, patrzy na syna i takie wielkie łzy płyną z jej oczu, kiedy widzi, jak dzieci grzeszą. Ale mówi, kiedy widzi grzechy kapłanów, osób konsekrowanych, to dosłownie tak, jakby ktoś się uderzał z tyłu w plecy. Cała jest zwinięta i szlocha, i szlocha, i szlocha, i się trzęsie cała, płacząc. I mówi, że to jest tak niesamowite, że gdyby ludzie zobaczyli, jak Matka Boża płacze, przestaliby momentalnie grzeszyć. W Kibeho były bardzo ciekawe, a jednocześnie dramatyczne objawienia Matki Bożej, zatwierdzone przez Kościół. Kibeho to jest Afryka. I chcę wam pokazać kilka takich refleksów z tych objawień. Po to, żebyśmy coraz bardziej wchodzili w tajemnicę serca, osobowości Matki Bożej. Wczoraj mówiliśmy o tym, jak bardzo jest piękna. Dzisiaj chciałbym was poprowadzić troszeczkę dalej, aby wejść w osobowość, w charakter Maryi. Kochani, to, co na początku mówiłem, charakterystyczna rzecz, bardzo spoufalona relacja widzących z Maryją. Jak oni z nią rozmawiają: o, dzień dobry, tak się cieszę, że znowu cię widzę. Strasznie to długo trwało, jak się masz, Maryjo? Dla nas może to się wydawać troszeczkę zbyt spoufalona relacja, ale my musimy zrozumieć, że ona jest mamą najwspanialszą z mam. Ona nie chce układanych formułek zwracających się do niej, tylko chce bardziej prostoty serca w rozmowie z nią. Najprościej, jak dziecko z mamą. Maryja więc na początku objawień zawsze rozmawiała z widzącymi o wszystkich rzeczach codziennego życia. Pytała o to, jak one się czują. Pytała o ostatni stopień z klasówki, z matematyki, jakie idzie w szkole. Interesowała się wszystkim najprostszym, najbardziej prozaicznym, co działo się w życiu widzących. Czasami były takie sytuacje, które też pokazują tą cechę Maryi, takiej prostoty w tym wszystkim. Jedna z widzących mówi tak: Matka Boża zawołała mnie po imieniu, ale byłam zbyt zawstydzona i przestraszona, żeby na nią spojrzeć.
Zawołała mnie ponownie, ale wciąż nie podniosłam na nią wzroku. Zapytała więc: dziecko, o co chodzi? Dlaczego nie spojrzysz na mnie, gdy cię wołam? Stałam wciąż w milczeniu ze spuszczoną głową. Dziecko, dlaczego nie popatrzysz na swoją mamę? Nie przestawała pytać. Wreszcie wyznałam jej, że nie byłam wobec niej uczciwa i nie spełniłam jej prośby. Lecz Matka Boża jest tak skora do wybaczenia, że od razu odpowiedziała: nie bądź głuptaskiem, dziecko. To nic nie szkodzi, spójrz na mnie. Ale gdy w tamtej chwili podniosłam na nią wzrok, wcale na mnie nie patrzyła. Znowu pomyślałam, że jest ze mnie niezadowolona. Patrzyła na kwiat u moich stóp, ale nie na mnie. Zawołałam do niej, ale wciąż spoglądała na kwiaty. Gdy spytałam, dlaczego mnie ignoruje, odrzekła: przepraszam, dziecko. I popatrzyła prosto na mnie z najpiękniejszym uśmiechem. Powiedziała: zapatrzyłam się na moje śliczne dzieci, które tak pięknie tańczą i śpiewają dla mnie. Uwielbiam, gdy moje dzieci bawią się tak niewinnie. Zrozumiałam wtedy, że Maryja patrzy na coś, czego ja nie dostrzegam. Powiedziałam więc, że zawsze, kiedy z nią rozmawiam, dookoła widzę tylko kwiaty i poprosiłam, żebym choć raz podczas tej wizyty mogła ujrzeć ludzi zgromadzonych w Kibeho. Dobrze, dzieciątko, odparła i natychmiast ujrzałam, jak moje szkolne koleżanki tańczą i śpiewają przede mną. Zobaczyłam także, że Maryja przyłączyła się do nich, tańcząc i śpiewając razem z nimi. One jej nie widziały, lecz ona stała pomiędzy śpiewającymi dziewczętami, uśmiechając się ciepło i wyciągając do nich ręce, przyjmując dar muzyki i tańca. Była bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Ona cały czas jest pełna tego wdzięku i dziewczęcego czaru. Nie jest wyniosłą, dostojną królową gdzieś daleko na tronie. Jest naprawdę taką bardzo chcącą być z nami, cieszyć się z nami, przeżywać z nami każdą chwilę dnia, cokolwiek nie robimy. Ale wiecie dobrze o tym, że objawienia w Kibeho zaczęły w pewnym momencie przybierać bardzo dramatyczny obrót. I kiedy to się stało, Maryja pokazała inną stronę swojego charakteru i swojego serca. Kiedy objawiła się, widzący zanotowali takie słowa: jestem zbyt smutna, by słuchać piosenek moich dzieci. Przerwała już po kilku zdaniach, kiedy dzieci zaczęły śpiewać, dziewczyny ze szkoły, chłopcy ze szkoły katolickiej. Przerwała już po kilku zdaniach. Widzący zaczęli śpiewać znowu, jeszcze żeby pocieszyć Maryję, ale ta znowu im przerwała. Wizjonerka 7 razy rozpoczynała swoją piosenkę i 7 razy nie zdołała jej dokończyć. Dziewczyna była zupełnie zbita z tropu. Przecież Maryja zawsze lubiła słuchać piosenek swych dzieci i nigdy im w ten sposób nie przerywała. Po kilku minutach ponurej ciszy królowa niebios zaczęła głośno płakać. Dlaczego płaczesz, kochana? Zapytała przejęta i przestraszona Alfonsinę. Dlaczego pozwalasz mi patrzeć na Twe łzy? Co one znaczą, Maryjo? Rani mnie Twój smutek. To raczej ja powinnam płakać, a nie Ty. Na te słowa Maryja wybuchnęła jeszcze większym płaczem. Maryjo, proszę, błagała Alfonsinę. Dlaczego mi nie odpowiadasz? Nie zniosę tego płaczu. Proszę, nie płacz. O Maryjo, nie mogę nawet Cię dosięgnąć, by Cię pocieszyć, by Ci otrzeć łzy. Co takiego się wydarzyło, że jesteś taka smutna? Nie pozwalasz mi śpiewać, nie chcesz ze mną rozmawiać. Proszę Cię, Maryjo, nigdy wcześniej nie widziałam Twoich łez. Twój płacz mnie przeraża. Wreszcie Maryja odpowiedziała zdenerwowanej nastolatce. Poprosiła ją najpierw o zaśpiewanie pewnej szczególnej piosenki. Do 20 000 ludzi, którzy słuchali słów zatroskanej, widzącej, ale nie słyszeli głosu Maryi, doszło teraz pytanie. Maryjo, uwielbiam śpiewać Ci piosenki, ale czy jesteś pewna, że mam zaśpiewać właśnie tę? Po chwili dziewczyna najwyraźniej zdecydowała się spełnić prośbę Maryi, bo zaśpiewała piosenkę. Przyszłam z nieba na próżno. Ludzie są niewdzięczni. Wcale mnie nie kochają. Przyszłam z nieba na próżno. Na próżno porzuciłam dobra niebieskie. Serce smutek wypełnia. Moje dziecko, okaż mi miłość. Kochasz mnie przecież, więc zbliż się do mojego serca.
Po zakończeniu śpiewu widząca pyta dalej: Maryjo, ty wciąż płaczesz? Dlaczego? Pamiętasz, jak obiecałaś, że dasz mi wszystko, co poproszę? Więc proszę cię teraz, przestań płakać. Minuty mijały w ciszy. Widząca słuchała słów Maryi. Potem dziewczynka odpowiedziała: tak, Maryjo, powtórzę wszystko to, jak chcesz. Ludziom na ziemi mówisz trzykrotnie: otworzyłam drzwi, a oni nie chcieli wejść. Otworzyłam drzwi, a oni nie chcieli wejść. Otworzyłam drzwi, a oni nie chcieli wejść. Tak, Maryjo, powtarzam im to, co mi powiedziałaś, że widziałaś, jak wiele zła dzieje się na świecie i przyszłaś, aby nas ratować, a my nie chcieliśmy cię słuchać. To jest bardzo charakterystyczne, kiedy Maryja widzi, co dzieje się z dziećmi Boga. Widać to w wielu objawieniach, jak bardzo przeżywa każdym włóknem swojego serca ból serca Boga, kiedy widzi, jak jego dzieci są rozszarpywane przez demona. I myślę, że wiele mam tutaj świetnie się odnajduje ze swoimi łzami, z bólem swojego cierpienia, kiedy widzą swoje własne dzieci oddalające się od Boga. Tym niemniej najważniejsze jest to, aby wejść do Maryi, do jej serca. Przyprowadzić tych, o których walczymy, do jej serca. Ponieważ ona otworzyła drzwi. Nie mamy żyć w poczuciu beznadziei, rozpaczy, rwać włosy z głowy. Mamy być pełni nadziei, że Maryja uratuje nasze dzieci. Czasami poprosi cię o cierpienie. To nie jest tak, że ona zwala na ciebie cierpienie i mówi: cierp i wszystko będzie dobrze. Musisz zapłacić cenę. Nie. Siostra Faustyna pokazuje taki obrazek. Ona miała taki zwyczaj, siostra Faustyna, że w czasie nowen do wszystkich świąt maryjnych odmawiała każdego dnia 1000 Zdrowaś Maryjo. Taki składała prezent dla Matki Bożej. Przez 9 dni każdego dnia 1000 Zdrowaś Maryjo. I mówi, że na zakończenie pewnej nowenny w pewnej chwili przyszła do mnie Maryja. Posłuchajcie, to jest właśnie charakterystyczne dla Maryi. Taki sposób jej zachowania. Była smutna. Oczy miała spuszczone na ziemię. Dała mi poznać, że ma mi coś powiedzieć, ale z drugiej strony jakby nie chciała mi o tym powiedzieć. Kiedy zrozumiałam, zaczęłam prosić Maryję, żeby mi powiedziała i żeby spojrzała na mnie. W jednej chwili spojrzała na mnie Maryja z serdecznym uśmiechem i powiedziała: będziesz miała pewne cierpienia. Czy chcesz je przyjąć? Ja zawsze będę z tobą. Przytuliła mnie do swego serca i powiedziała: ja zawsze współczuję z tobą. Zobaczcie, kochani, ile delikatności nawet w takiej relacji, kiedy Maryja wie, że będzie cię bolało coś. Czy chcesz przyjąć to cierpienie? I zaraz mówi, że jeśli tak, ja będę z tobą w tym cierpieniu. Ja współczuję z tobą. Zawsze jestem z tobą. Nie bój się. Tak bardzo nam brakuje tego totalnego zawierzenia i zaufania Maryi. Że nawet kiedy przechodzimy przez niezrozumiałe, trudne, pełne cierpienia sytuacje w naszym życiu, to ona jest zawsze z nami. Zawsze współczuje z tobą. Zawsze jest przy tobie. Tak blisko, że być może nawet jej nie widzisz przez swoje łzy. Dzisiaj Matki Boskiej Bolesnej, po Komunii Świętej, proszę cię, jeśli chcesz, powiedz Maryi: oddaję ci każdą sekundę mojego cierpienia. Proszę cię, aby nawet sekunda mojego cierpienia z całego mojego życia, od poczęcia aż po moją śmierć,
nie była bezsensowna. Składam ją w Twoje ręce. Każdą chwilę cierpienia składam w Twoje ręce. Proszę Cię, abyś połączyła to cierpieniem z cierpieniem Jezusa Chrystusa na krzyżu. I aby Ojciec Niebieski wykorzystał to cierpienie dla zbawienia całego świata. Amen.